Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. No dobrze, siarczysty mrozik, rękawiczki mam, polecam cieplutkie, jak już złapią temperaturę minusową, tak trzymają. U mnie jest, słuchaj, minus 15. Tak jak widzisz, szyby przygotowane i niestety myślę, że będzie ciężko sprawdzić te produkty z tego względu, że jednej butelki nie ma. A, jest, leży. Kurde, przewrócił wiatr. A, czyli chciałem takie warunki, jakbyśmy zostawili sobie, powiedzmy, autko w pracy. Przychodzimy i chcemy sobie usunąć szron. Niestety, tak jak widzisz, szronu nie ma. Z tego względu, że nie było różnicy temperatur. Te szyby leżały na górce tutaj. I niestety, jedyne co to zostało, taki syfek poważny, ten lód, takie grube grudy. Ale zobaczymy. Jak nie, to najwyżej wstawię je do ciepłego pomieszczenia i jeszcze raz popełnię test. No dobra, no tutaj jest grubo. O, ale napadało, świetnie. Minus, słuchaj, 15 albo 14, no coś pięknego. Dobra, odwieszam. Co my tu mamy? Na pierwszy strzał, o, całą noc stały. Minus 15, no tu jest ok. Do minus 60, moje auto, lecimy. Malutka, odejdź. Malutka. Tu mamy spray, zaraz, poczekaj. Jest spray. No, elegancko. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Tu mamy moje auto. A złapiemy szerzej tutaj. Aż dotąd. Tu jest gruby lód. Tak jak widać, jest tego naprawdę poważnie. Kolejny produkt. Black Car Cosmetics. Odmrażasz do minus 40. Ok. Co my tu mamy? Spray jest, lecimy. O, ten spray fajniejszy. Ale czuć, że jest mrozik, bo leci takim glutem troszeczkę. O, ten to intensywny zapach. U, bimbru. Tak, bimberek. A tu co mamy? Pit stop. Ojej, ja to kupiłem gdzieś w markecie. Usuwam. Lalalala. Nie jest napisane do jakiej temperatury. Glikol, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy. Szukamy tutaj spraya. Spray, kurczę, ślepy jestem. Nic tu nie, jest spray, dobra. Zaraz, mała, pójdziemy na spacer. Zaraz, zaraz, tak. Piesek mi tu już towarzyszy. Od rana, 7 rano. O, ten śmierdzi niesamowicie royalem. Co my tu mamy? Kolejny zawodnik. Somax. A, to kupiłem sobie u miejscowego szamana. Dobra, tutaj spray. Pstryk. Pstryk. Nie, tu jest stop. A tu jest co? Tu jest glucik. I tu mamy spray chyba. Nie wiem, nie widzę. O, tu się fajnie aplikuje. Super. O, Sonax Extra. Aplikacja z tego atomizera jest bajeczna. I tu jest ciekawy produkt. Ja się już nim bawiłem, słuchaj. Bawiłem się nim już w tamtym roku, do minus 70, Alaska. Ale już wiem, to na dzień dobry od razu powiem, że on zostawia takie mleko na szybie, ale bardzo szybko rozpuszcza lód. W oczach mi rozpuszczał, zobacz, co się dzieje, spójrz. Po prostu puszcza, no zobaczymy. Okej. Okay. Osobiście nie używam takich produktów, ale to w dalszej części filmu powiem co i jak. A tu co mamy? O, do minus 37 stopni. Usuwa lód, bezpieczny dla gumy. Autoland, no proszę. Tutaj atomizer, nie wiem czy to chyba sam dorzuciłem, czy był nie. Tak, dorzuciłem, widać, że dorzuciłem. Tutaj, tak. O, ładnie. No, Autoland też super. Dobra, i teraz co? Sprawdzimy począteczek, czyli co? Moje auto. Jak poszło?
No, grubego lodu nie ruszył, ale ten drobniejszy jak najbardziej. Tu Black Auto, Black Car Cosmetics, tu też jest dobrze. W sumie ten sam poziom, grubego lodu nie rusza, nie ma opcji. Tutaj mamy co? A, to jest to Pit Stop, ale to jest to firma Bottari z marketu, nie pamiętam. Ten to w ogóle nic nie rusza. To jest w ogóle dno i wodorosty. Na to szkoda prądu w ogóle, to można wyrzucić. To w ogóle nawet się za to nie biorę, bo już widzę, że nic nie ruszył. Tu jestem mile zaskoczony, moje auto. Bardzo ładnie, bardzo fajnie zebrał. Na podobnym poziomie moim zdaniem, co Black Car Cosmetics. Ale jeszcze dorzucę. Zobaczymy, czy odpuści. Dorzucam i to grubo. Ale mroźno, ja! Już mi rąk się zmarzły, rękawiczki pięknie trzymają temperaturę, idealnie, naprawdę polecam te, jeżeli chcesz ogrzać dłonie, lateksowe są perfekcyjne. No śmierdzi, ten śmierdzi bimbrem, no nie fajnie. Tu jestem miło zaskoczony, aż powącham. Kurczę, przyjemny zapach, w ogóle nie czuję, że to jest płyn do szyb, odmrażasz do szyb. Rewelacja, zero smrodu. No jestem miło zaskoczony tym produktem. O kurczę, ja nigdy go jeszcze nie używałem. Ogólnie to ja nie używam takich produktów, bo dla mnie nie ma to żadnego sensu. Wolę matę stosowną na przednią szybę. Tu jestem fajnie, mile zaskoczony. Sonax. No, tutaj to bezbłędnie. Tutaj idealnie. Jeszcze tu poprawię. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzi. Zobacz. Zobacz, jak najgrubszy lód. Pięknie zbiera. Bardzo fajnie. No. Ale zapach teraz. No ten śmierdzi. Śmierdzi, kurczę, no nie pachnie fajnie. Najładniej na razie pachnie moje auto. Alaska. Alaska to już znam temat. Tylko że po niej, z tego co pamiętam, o, ona pięknie rozpuszcza. Najszybciej w sumie. Od razu za to mizera, jak zarzucasz, od razu jest usuwanie, naprawdę widać w oczach, jak rozpuszcza ten brud. Ale niestety zostawia takie mleko, coś tłustego, bez nadzieja. O, już tutaj na rękawiczkach nawet się zbiera. Tragedia, naprawdę, pod tym względem leży. Ale odmraża fantastycznie. No i Autoland, który zabarwia, tak jak widać. Który zabarwia i jeżeli chodzi o rozpuszczanie, no średnio. Kurczę, z tych zawodników. A, jeszcze zapach. Czuć tam gdzieś spirytus, ale nie ma dramatu. Najgorzej śmierdzi to ten Bottari, który wyrzuciłem, który w ogóle nie działa, i Black Car Cosmetics. Niestety ten to wali też bimbrem. Tu jestem miło zaskoczony. No tutaj to jestem pod wrażeniem. No rewelacja. Kurczę. W życiu bym nie powiedział, ależ to naprawdę to w ogóle nie śmierdzi. Nic, kompletnie. A naprawdę robi mega robotę. Zobacz. No tych grubasów niestety, takiego grubego lodu nie rusza żaden z tych produktów. Żaden. Nasz Ronik, ok, będzie dobrze, będzie idealnie, ale jeżeli chodzi o grube, jeżeli chodzi o moc działania, moim zdaniem chyba Sonax. Z tych produktów, które tutaj mam. Moim zdaniem Sonaxik chyba, jakbym miał wybierać. A, i Alaska. Tak, tutaj też jest całkiem nieźle, ale niestety tutaj zostaje bałagan. Po Sonaxie chyba w tamtym roku używałem też chyba takie mleczne, raczej taka jakby tłuste coś zostawało. No kurde, no jestem pod wrażeniem tego produktu, ze względu na to, że pachnie. Naprawdę, bezpieczny dla lakieru, uszczelek i piór wycieraczek. No popatrz ty się, ha? Super. Tutaj jestem pod wrażeniem. No dobra, no to teraz pozostało tylko jeszcze kilka słów ode mnie, dlaczego ja nie używam takich produktów. No dobrze, słuchaj. No niestety warunki mamy jakie mamy. W garażu mam na minusie, więc postaram się streścić, bo myśli się ciężko. Ciepłe rękawiczki na dłoniach. I teraz tak, no szkoda, że na szybach nie było szronu. Niestety musi być różnica temperatur, czyli najlepiej jakbym szyby wyniósł z ciepłego miejsca i zostawił właśnie na mroziku. Ale minus 14, przykryte śniegiem. Chciałem tak troszeczkę improwizacji, że tak jak zostawiamy auto powiedzmy w pracy na przykład. Przyjeżdżasz do pracy, zostawiasz auto, napada ci śniegu, przymarznie ten śnieg i tutaj myślę, że takie warunki troszeczkę, powiedzmy, tam zalążek tych warunków był. Niestety nie było szronu.
Moim zdaniem te produkty są właśnie tego stworzone, do takich ochronionych na maksa szyb. I teraz tak, tu mam troszeczkę gadżetów, to już później, i magiczna butelka. Zaczniemy od czego? Zaczniemy od, może od, od zapachu. Po kolei będziemy lecieć. Autoland. I teraz tak, do tego testu przymierzałem się bodajże chyba 3 lata temu już. I nie było warunków takich, które mogły, sprzyjających, zimowych, które by pozwoliły na właśnie takie testy. Z tego względu, że no nie przymroziło. Nie przymroziło. I tak sobie kupowałem te produkty gdzieś po marketach. Kolejna rzecz. Nie pytajcie mnie, nie pytaj o to, czy miałem firmy X, bo jest fantastyczny, ten jest drogi, bo coś tam. Ja takich produktów nie używam. A dlaczego? Dojdziemy do tego później. Dla mnie to są zbędne produkty. Ale stwierdziłem, że dla zasady, jak już kanał funkcjonuje, jeżeli chodzi o kosmetykę samochodową, chciałem zrobić takie porównanie. Najtańszy, no Sonax chyba z tego wszystkiego, najdroższy. Tutaj to dostałem za darmo, reszta produktów kupiona. I teraz tak, o, Autoland odstawię. Od tego zaczniemy, od botarii. To od razu odstawiam, tutaj w ogóle nawet się w to nie ciśnie. Szkoda prądu. To jest tragedia jakaś, masakra. Nie dość, że praktycznie nic nie zbiera, to śmierdzi niesamowicie. To odstawiamy, tego nie bierzemy pod uwagę. Tego zawodnika w ogóle nie było. Autoland. Zauważyłem, że... kurczę, butelka. Zauważyłem, że zostawia kolor swój, który ma płyn. Zostawia to, może siedzieć w zakamarkach. Niestety. Zabarwia. Niestety zabarwia. Lecimy z zapachem. I tu jest całkiem nieźle. Słuchaj, ten spirytusik praktycznie niewyczuwalny. Minimalnie tam coś tak bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o zbieranie tego lodu, on miał najgorzej. Moim zdaniem, kurczę, no porównując te wszystkie wynalazki, podobny poziom. Tutaj cena do jakości, z tego co pamiętam, nie był drogi. Może być. Dla blokersa, tak chciałem powiedzieć, dla blokersa. Dla ludzi, którzy nie lubią odśnieżać i zakrywania szyby matą, sprawdzi się. Kolejny Sonax. I moim zdaniem z tych wszystkich najlepiej rozpuszcza. Ja już się nim bawiłem w tamtym roku, troszeczkę sobie na autku śmignąłem, ale on moim zdaniem zostawił mi coś tłustego. Zostawił coś tłustego. Niestety ten Autoland nie zostawia nic po sobie, oprócz tego zabarwienia. Tutaj mamy taki jakiś jakby olejek pewnie, nie wiem co to jest. Nigdy się nie wgłębiałem w te odmrażacze do szyb. Moim zdaniem najskuteczniej sobie poradzi. Najszybciej i najlepiej rozpuścił ten gruby lód, ale tutaj zapach niestety czuć, jest wyczuwalny, spirytus, tak, taki tani płyn do szyb, tani zimowy płyn do szyb, ale moim zdaniem najskuteczniej. Kolejny produkt dostałem od Shine Chemicals, wysłali mi tam w pakiecie z innymi produktami i tutaj na tym samym poziomie co Autoland powiedzmy, o może tak, no tu smród tego bimbru jest niesamowity. Także tutaj podobna akcja, no i może tak, tego zostawię, bo ten mnie miło zaskoczył, ten produkt. Jeżeli chodzi o szybkość rozpuszczania, szybkość, to ten z tych wszystkich najlepiej, naprawdę. Wyrzucasz go z atomizera i od razu widać, że ten szron znika, ale zostawia mega taki mleczny, tłusty nalot. Tragedia. Pod tym względem leży po całej linii. Ale jeżeli chodzi o szybkie rozpuszczenie, to z tych wszystkich tutaj kozak. Naprawdę kozak, zapłaciłem za niego 9,60. Naprawdę rewelacja. Tu jestem miło zaskoczony. No i ten to mnie zaskoczył na maksa. Naprawdę. Moje auto, ja w ogóle, ja za nie mówiłem. Ja sądziłem, bo to moje auto to mi się kojarzy z taką właśnie, o, botanii. A tutaj kozak. I w ogóle zapach tego produktu jest... Słuchaj, przyjemny. Nie potrafię ci go opisać. Kurczę. Taki troszeczkę sosnowy, taki leśny. No kurczę, ciężko mi, ale no fantastyczny. W życiu bym nie powiedział, że jest to odmrażacz do szyb. No rewelacja. I z tych wszystkich tak naprawdę, jakbym miał wybierać, to ten, z tego względu, że on był tani jak barszcz. Naprawdę, taniocha. I zrobił mega roboty. Jestem miło zaskoczony tym produktem. I teraz tak, tutaj mamy, że... wspomogę się GoPro.
I co my tu mamy, słuchaj? Czytamy. Łap ostrość, misiu. Łap ostrość, że... Śnieżną, kryształki lodu oraz warstwę są efekt działania najwidoczny po 5 sekundach. No, może bez przesady z tymi 5 sekundami, ale naprawdę ja jestem miło zaskoczony tym produktem. Kurczę, no super, naprawdę super. Rewelacja, coś pięknego, kurczę. Zapach, domywanie. Kurczę, co ja mam z tym domywaniem? Usuwanie... Ale nie chcę złapać ostrości, skurczybyk. Jednak musi być troszeczkę oddalone. W dalszym ciągu uczę się GoPro. No dobrze. Co jeszcze, słuchaj? Także z tych wszystkich... O, wyłączyła się. Z tych wszystkich tak naprawdę, jakbym miał wybierać, to wybrałbym moje auto. Ze względu na cenę, jakość. Oho, aparat mi się zaraz wyłączy i będę musiał zmienić baterię. Kurczę, nie przygotowałem się. No, masakra. No dobrze, słuchaj. Teraz tak, z tych wszystkich, jeżeli miałbym wybrać, jeżeli chodzi o rozpuszczanie, Sonax, jeżeli chodzi o szybkość działania, Alaska, jeżeli chodzi o cena, jakość, zdecydowanie moje auto. A ja Ci powiem, dlaczego ja nie używam tych produktów, ale to po tym, jak wymienię baterię. Przepraszam, słuchaj, złośliwość rzeczy martwych, a raczej moje zamotanie, bo nie spojrzałem na baterię, na szczęście mam dwie. I teraz tak, odstawiam, czyli... Reasumując, tak naprawdę cena, jakość moim zdaniem moje auto, z tego względu, że z tych wszystkich ma przyjemny zapach i bardzo fajnie rozpuszcza lód. Naprawdę, rewelacja. Tutaj jestem bardzo miło zaskoczony. Mistrzostwo. Odstawiam buteleczki i teraz tak, momencik, to odstawiam. I jeszcze raz, proszę nie pytajcie mnie jakieś tam produkty, bo ja tego nie używam. Dlaczego? Z tego względu, że ja wolę... Jeżeli przyjeżdżam gdzieś autem, wolę sobie na szybę położyć matę. Matę, czyli te osłony, te srebrzane, nie wiem jak je fachowo nazwać, na szybę. I to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Przykrywam i mam z bani. I nie muszę żadnym odmrażaczem, chyba że ktoś jest, przepraszam, leniwy. Ale to, kurczę, przejdziesz to i tak musisz pryskać. I tak musisz pryskać, a nie wiadomo jak te produkty się zachowają, jeżeli chodzi o... plastiki, zabezpieczenie, więc tutaj wiadomo, no różnie to bywa. Kolejna rzecz, tak naprawdę to samo zrobi IPA. To samo zrobisz IPą, z tym, że IPA jak wyparuje, to Ci szybko zamarznie ta woda, więc tutaj się kłania jeszcze dodatkowo mikrofibra. To samo zrobisz IPą. IPą spryskasz, przetrzesz mikrofibrą, masz to samo. Więc tym bardziej nie widzę używania tych produktów typowo na szron czy oblodzoną szybę. Ewentualnie, tak jak mam tutaj buteleczkę, do szyb zima. Wziąłem sobie płyn do spryskiwaczy, Sonaxa, w buteleczkę i jak gdzieś mi przymarznie na bocznych szybach, bo na czołowej nie używam, to sobie z tym spryskuję i z bani. I robi podobną rzecz. Ewentualnie uzupełniam właśnie, i teraz tak, skrobanie. Uzupełniam to skrobaczką, ale nie plastikową. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Skrobaczka plastikowa. Tragedia. Z tego względu, że ona w pewnym momencie się podwija i jak będziesz miał jakiegoś paprocha, narobi Ci takiego bałaganu na szybie, że to jest masakra. A dlaczego używam tej? To jest Murska bodajże. Tak. Nic lepszego, Finlandia, nic lepszego do tej pory nie trafiłem. Z tego względu, i znowu się wspomogę, GoPro. Spójrz, ona tutaj ma, można powiedzieć, żyletę. I tutaj nie ma szans, żeby Ci się cokolwiek podwinęło. Pod tą metalową listwę. Idealnie, słuchaj, zgarnia, perfekcyjnie wręcz, zgarnia lód, naprawdę. Także jakbym miał używać, to tylko i wyłącznie właśnie takiej skrobaczki. Winną bym się w ogóle nie bawił. I to nie to, że ja sobie wymyśliłem, tylko naprawdę tutaj to jest oparte doświadczeniem, bo już sobie kiedyś bałaganu narobiłem plastikową. To jest najgorsze, co może być. Tutaj ma też taki zgarniacz plastikowy, ale ja tego, tak jak widzisz, w ogóle nie używam. Cały czas jest używana ta metalowa. Jest perfekcyjna, jeżeli chodzi o zdejmowanie. Kolejna rzecz to odśnieżanie auta. I tutaj no nie ma złotego środka. Ktoś mi ostatnio zadał pytanie, jak ja odśnieżam auto. Kurczę, no mam, jak wiadomo, jak go nasypię. U mnie jest ten plus, że mam karbon. Ale jeżeli chodzi o lakier, to nie ma złotego środka. No moim zdaniem nie ma szczotki, miotełki, która zrobi to idealnie. Nie ma. No nie ma opcji. Chcesz, nie chcesz, to auto jest brudne. To zarysujesz. No nie da się tak, żebyś zdmuchnął ten puch.
Gdzieś tam odpisałem, że jak śnieg jest lekki i to jest gdzieś na podwórku, to tylko moim zdaniem dmuchawa do liści. Wtedy owszem. No, ale jak jest śnieg, który jest ciężki, to też nic z tym nie zrobić. Osobiście długo szukałem, słuchaj, jeżeli chodzi o odśnieżanie, szczotki do odśnieżania. O, tak może powiem. I to nie jest żadna firmówka. To gdzieś kupiona w sklepie z tego względu i znowu ponownie GoPro. Tak jak widzisz, ona końcówki ma rozszczepiane, ale specjalnie jej nie czyściłem, słuchaj, bo ona też, zobacz, łapie lód. I tutaj, zobacz, bierzesz ta sama szczota co do mikrofibr. Ja ją sobie, jak przyjadę, po odśnieżaniu wyczesuję. Ewentualnie możesz ją zabrać do domu. Zobacz, ile tu jest jeszcze bałaganu. I to nam będzie właśnie brudzić. Kurczę, ale momencik, przetrę. O. I to nam właśnie będzie rysować lakier. I zobacz, widzisz, jaka ona jest? Ona ma końcóweczki. Nawet tutaj z boku zresztą widać takie rozszczepiane końcóweczki. O, zobacz, nie jest, jest tak mięsista, taka delikatna tutaj te czubeczki. Może, nie wiem, czy to dobrze widać, ale naprawdę mięciutka. Nie jest sztywna. I delikatnie właśnie nią sobie zgarniam śnieg. No dobrze, troszeczkę kurczę sobie zaklapałem. Mam nadzieję, że to było dobrze widać, słuchaj. No ja tak widzę, jeżeli chodzi o szron i śnieg. No innej opcji nie ma, kurczę. Lakieru w ogóle z boku nie dotykam. Dach, no niestety, wyjeżdżając na drogę, odśnieżamy. Wiadomo, no wiąże się to z mandatem. A dwa, no już jechałem kiedyś za takim rycerzem. A najlepsi to są tacy, którzy, kurczę, robią sobie lipko jak w czołgu. Kopiec na dachu i on jedzie. On jedzie do pracy albo wraca z pracy. No mistrz, kurczę. Nie dość, że nic nie widzi, to jeszcze jadąc za nim masz zadymę. No ale trudno. Nikt nie jest idealny. I teraz tak. Podsumowując, jeżeli chodzi o te odmrażacze, to już mówiłem, to się powtórzę. Ja ich nie używam. Dla mnie mogą nie istnieć. Dla mnie te produkty mogą nie istnieć z tego względu, że to samo zrobi mi płyn do szyb. A jeżeli już mam atakować właśnie jeszcze boczne szyby, bo też nieraz przemarzają, to właśnie skrobaczka morska i innej nie widzę. No nie ma szans, no nic jeszcze mi tej skrobaczki nie zastąpiło. Nie ma opcji, nie ma. On pod to ci nic nie wpadnie, żaden paproch, żaden kamyczek, nic, nie porysujesz szyby, naprawdę, rewelacja. I tak samo z IP-ą, tylko że jak używając IP-y mikrofibra. No dobra, myślę, że będę kończył, bo mrozik tutaj ładnie, już mi pięknie dokucza. Jeżeli chodzi o kolejne porównywanie płynów, nie będę porównywał, bo nie ma sensu. Nie ma sensu, mówię, dla mnie najlepsze rozwiązanie to jest właśnie ta mata, którą kładziemy sobie na przednią szybę i ona rozwiązuje wszystko. Nie musisz odśnieżać, nie musisz skrobać, zdejmujesz matę i lecisz. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!